Dzień dobry, witamy Państwa w pierwszym grudniowym wydaniu Wartości Dodanych. Mamy poniedziałek, drugi dzień grudnia. Paweł Sołtys, dzień dobry. I Ignacy Morawski. Witamy w Wartościach Dodanych. Dzisiaj można powiedzieć trochę uśmiechniętych, a trochę smutnych. Tak jest, jak zawsze. Takie jest życie, no. Newsletter nadal działa i to jest dobra informacja. Dlaczego warto zapisać się właściwie na newsletter spod daty? Zastanawiałem się w sumie przez cały tydzień od naszego poprzedniego spotkania. Zastanawiałeś się, dlaczego się warto zapisać? Przecież jesteś zapisany. No wiem, ale gdybym miał kogoś tak jeszcze przekonać z tych, którzy mogą być nieprzekonani, to tak po prostu tak myślałem i w sumie... Ja myślę, że powiedziałbym tak. Ludzie lubią być w grupie, a grupa zapisanych na newsletter spod data.pl jest już bardzo duża. Tak. Liczy ponad 2,5 tysiąca osób. Można powiedzieć, że jest to stado. Jest to duże. Nie, no jest to duża grupa. I zapraszamy do tej grupy ponad 2,5-tysięcznej, do której można dołączyć zapisując się na stronie newsletter.spoddata.pl i dzięki temu można otrzymać codziennie ciekawe dane ekonomiczne wraz z ich interpretacją. Warto być członkiem tej elitarnej grupy. Mawiają, że to najważniejszy newsletter ekonomiczny w Warszawie. Coś takiego. Też o tym słyszałem. Mało tego. Słyszeli też o tym w redakcji Presa, który nominował spod datę do tak nagrody jest. Grand Press Digital 2019. Bardzo zacna nagroda. I bardzo zacne. Więc sama nominacja jest też już zacna. Tak jest. Tu jesteśmy. O, tu proszę patrzeć. Tak jest. Chociaż powiem, że towarzystwo również doborowe. Doborowe. Konkret 24, znany serwis weryfikujący różne informacje. Myślę, że będzie ciekawa potyczka. Tak, ale myślę, że bardzo jest rzeczywiście... Myślę, że masz rację, że jest bardzo, bardzo wysoka jakość tych wszystkich projektów, które tutaj są obecne, ale jednocześnie mam przekonanie, że zasługujemy na nagrodę. Tak jest. Że robimy naprawdę dobrą robotę. Ja też tak uważam. A teraz jeszcze ty dostałeś nominację, to może ja powiem. To powiedz. Żebyś nie musiał się sam chwalić. Dobrze. Ty z kolei otrzymałeś nominację do nagrody Dziennikarz Roku Ekonomiczny. Coś takiego. I nie uwierzysz, że w uzasadnieniu tego, tej nominacji pojawiło się... Ale skoro ty zakreśliłeś mnie... Czerwonym, rozumiesz? Nie, ja chciałbym inaczej poprawić. Leninowskim kółkiem. Nie, ja chciałbym tutaj jeszcze takie szkolne różne wąsy dorysować, to zawsze o, i okulary się potem dorysowywało. O, tak jeszcze chyba było w zeszytach. Nie? Różne rzeczy się dorysowywało, nie wszystkie moglibyśmy dorysować. To te zostawmy. I tak by ich nie było widać. No więc w uzasadnieniu tej nominacji pojawił się nasz program. Więc można powiedzieć, że Wartości Dodane są takim wspólnym mianownikiem tych dwóch nominacji, no, z czego się bardzo cieszę. Brawo. Brawo dla nas. Brawo my. Teraz no, mają to, Państwo to tą się, minutkę, to, żeby to było wesołe. Być brawo. Tak. O, tutaj biała piłeczka. I teraz już będzie smutno. Obiecujemy. Oto nie jakoś bardzo. Ale smętnie. Ale tak bardziej smętnie. Oto smutny PKB. Sflaczał. Generalnie skomentujemy trochę dane, które nadeszły w ostatnim czasie z polskiej gospodarki. Najpierw mamy PKB, tu mamy wzrost PKB rok do roku. Zobacz, to co jest ciekawe, to że jakby ta skala spowolnienia w ostatnim kwartale była dużo większa niż w poprzednich kwartałach. Bo w poprzednich kwartałach to było tak powoli, prawda? Można powiedzieć, ten PKB zwalniał. Nie, no to zupełnie mi nie wyszła ta linia. Ja jednak bez linijki nie jestem w stanie dobrej kreski narysować. Widzisz, ten PKB nam spowalniał dość powoli, a teraz nam tak znacząco ruszył w dół. Tak jest. I teraz oczywiście pytanie, co to znaczy, jak to interpretować, czy dzieje się coś złego. No, mamy taki tradycyjny cykl po prostu gospodarczy, który nam sprowadzi PKB na pewno jeszcze niżej. Przede wszystkim mijają te czynniki, które nam gospodarkę... Czyli wzrost PKB. Tak. Nadal pamiętajmy, że tak, wzrost PKB. Gospodarczy. Nie, sprowadzi nam dynamikę PKB niżej.
Te czynniki, które sprawiły, że przez ostatnie 3 lata gospodarka rosła w tempie ponad 4, a może nawet czasami ponad 5% rocznie, one po prostu mijają, tak? Mija dobra światowa koniunktura, to już jakiś czas temu minęła, ale przede wszystkim ten impuls inwestycyjny finansowany z Unii Europejskiej też już nie jest tak dynamiczny, imigranci nie płyną tak szybko, więc kilka takich czynników, które podnosiły ten wzrost gospodarczy przez te 3 lata, mija i mi się wydaje, że wracamy do takiego długookresowego poziomu wzrostu, czyli około 3-3,5%. Czyli gdybym mógł tutaj zaznaczyć, to jest to pasmo 3-3,5, czyli jesteśmy gdzieś tutaj i tutaj. Się znajdowaliśmy w latach 2014-2015, powinniśmy się też znaleźć, tak? Znaczy, główne pytanie brzmi, czy nie zejdziemy niżej, prawda? Na razie niewiele na to wskazuje. Natomiast jest jedna, moim zdaniem, dość istotna kwestia, o której jeszcze powiemy przy inwestycjach może, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Bo tu jest, zobacz, ciekawa rzecz, konsumpcja. No i, bo ty mówisz, że się spodziewaliśmy i że to wszystko wygasa, ale jednak to spożycie to jest niespodzianka, że ono nie, tak, bo spada. Ja jednak wezmę, zobacz, bez linijki nie jestem, wiesz, muszę wziąć linijkę, żeby narysować odpowiednio... Przedziały czasowe. Przedziały czasowe. Zobacz, tu jest jakby wejście w życie pierwszego 500+. Może jakąś elektroniczną linijkę ci wynaleźć. Tu jest 500 plus wersja 1 plus wersja 1. A tutaj, czekaj, żebym ja to dobrze narysował. Poziomice ci, słuchaj, następny raz zobaczcie, żeby... Zobacz, tu mamy 500 plus wersja 2. Wersja 2. Tu jeszcze kropeczki. I zobacz, 500 plus wersja 1, mamy ewidentne przyspieszenie konsumpcji. Mhm. Widać to? No widać. Widać. 500 plus wersja 2 nie ma tego na razie. Nie wiem, co będzie dalej, ale na razie tego nie ma. Nie zapominaj, że rząd ma w planach luzowanie fiskalne. To wprawdzie 500 plus teraz weszło ono emerytury. We wrześniu głównie przypłynęło na konta. Więc może tego jeszcze nie zdążyliśmy zobaczyć. Bo to był trzeci kwartał, na pewno nie zobaczyliśmy. Bo większość przelewów i tak poszła w październiku. Niektórzy mówili, że już w sierpniu szły pieniądze. Tak? No to w każdym razie nie było tego widać na pewno w konsumpcji, o czym żeśmy mówili w poprzednich edycjach. I teraz pytanie, dlaczego? Bo już mówiliśmy o tym parę razy. Albo ludzie wydali na coś, czego nie było widać w danych o sprzedaży detalicznej, ale już zostawmy to, bo już mamy dane o konsumpcji. Więc albo ludzie wydadzą to jeszcze i będzie widać to w konsumpcji, albo to zaoszczędzą i nie będzie widać tego w konsumpcji. I mi się wydaje, że wiele wskazuje na to, że grana jest ta druga opcja. Oszczędności gospodarstw domowych. Więcej oszczędności. Dlaczego? Mhm. Bo w większym stopniu niż poprzednia runda 500+, ta runda 500+, poszła do ludzi w wyższych decylach dochodowych. Ja nie mówię ludzi zamożnych, tak? Ale w wyższych decylach dochodowych, którzy mają większą skłonność do konsumpcji. Do oszczędzania. Do oszczędzania, oczywiście, tak. Ludzie w wyższych decylach dochodowych mają większą skłonność do oszczędzania. I jeszcze mamy jedną rzecz. Inwestycje, które mocno zwolniły i tu jest moim zdaniem bardzo ciekawa kwestia, bo zobacz, poprzednie cykle inwestycyjne zawsze sprowadzały nam te inwestycje bardzo nisko, nie? Mhm. I właściwie można by się spodziewać, że tym razem będzie tak samo i są takie prognozy. Tym bardziej, że ostatnio mówili o tym skorelowaniu cyklu inwestycyjnego z wydatkowaniem środków unijnych. Tak, ale pamiętajmy, że jest jedna różnica. Jest jedna różnica z tymi dwoma cyklami, tym i tym. Bardzo ważna. Tutaj w 2012-2013 roku rząd musiał gwałtownie zaciskać pasa, bo miał ogromny deficyt. Przypomnę, że deficyt w finansach publicznych wynosił wtedy 5-6%. I naprawdę było szukanie na gwałt oszczędności, między innymi cięcie inwestycji publicznych. Tutaj mieliśmy koniec perspektywy finansowej. W sensie 2016, tak? Tak, bo pieniądze z poprzedniej perspektywy finansowej musiały być wydane do końca 2015 roku, więc później było cięcie. Tak, tutaj były podbijane inwestycje pod koniec 2015 i później one gwałtownie spadły. Natomiast teraz nie mamy żadnego takiego czynnika. Te pieniądze płyną, projekty są realizowane, one są realizowane wolniej i dlatego te inwestycje zwolniły, ale to spowolnienie nie będzie tak gwałtowne jak wtedy. Ja jestem, jednak można powiedzieć o wyraźnej niespodziance in minus, jeżeli chodzi o inwestycje w trzecim kwartale. Zwłaszcza jeżeli nałoży się te dane na cykl polityczny. Zazwyczaj jest tak, że tuż przed wyborami jest pik, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne. Otwiera się nowe drogi, szpitalne, fabryki. Pik przez G? No nie. Mówisz, że to kiełbasa wyborcza, tak? Ze świnki. No nie, niekoniecznie.
Raczej mi chodzi o peak przez K, taki broad, broad peak inwestycyjny, a tym razem tak nie było. To jest zastanawiające. Dziwne. Mógłbym nawet powiedzieć. No, że nie było masowego inwestowania przed wyborami? Tak. No nie, no ale co to jest to? No, momencik. No to jest początek, końcówka ubiegłego roku. To, przed no, którymi to były wyborami? Wybory samorządowe akurat. A, samorządowe. No to tak, ale jeszcze wybory parlamentarne były ważniejsze. Ten cykl polityczny w Polsce jest. No dobrze, więc... Więc generalnie, gdyby się stało tak, że ten cykl inwestycyjny przypomina poprzednie, to wtedy mamy twardsze lądowanie gospodarki ze wzrostem gospodarczym w przyszłym roku około może 2-3%. Ale wiele wskazuje na to, że to nie będzie aż tak twarde lądowanie inwestycji. Że jednak te fundusze unijne, one będą płynęły dalej. No bo na razie PKB trzyma się właściwie tak w zasadzie tylko na eksporcie. W sensie, jeżeli chodzi o nie, no konsumpcja jednak rośnie. Ona nie rośnie tak, jak myśleliśmy, że szybko, że będzie rosła. Oczywiście, tylko ona słabnie. Tak? Natomiast jedynie eksport trzymał się mocno. Zapasy spadły po raz czwarty z rzędu ich wkład do PKB. No taka sytuacja, jak odnotowali koledzy z Crédit Agricole, zdarzyła się po raz pierwszy od 2013 roku, żeby 4 kwartały z rzędu zapasy i minus jak to się pięknie mówi, kontrybuowały do wzrostu PKB. No to ciekawe. No ale co to oznacza, że zazwyczaj jak się redukuje zapasy? No nie, znaczy generalnie redukcja zapasów może być oczywiście sygnałem, że właściwie może być różnym sygnałem. No, może być sygnałem, że firmy czują mniejszy popyt. Tak? Znaczy nie budują, nie wiem, zapasów na sprzedaż w najbliższych kwartałach. Co by było spójne z tym osłabieniem się również spożycia? Tak. Ale z drugiej strony szybsza redukcja zapasów może też oznaczać, że jakby zasoby towarów schodzą szybciej od oczekiwań. Tak? Czyli ktoś zbudował zapasy na 100, pomyślał, że będzie popyt 100, a popyt jest 200 i mu zapasy schodzą zamiast 2 dziennie, to 5 dziennie. Tak? Więc tak naprawdę zmiana zapasów nie wydaje mi się, żeby była jakimś istotnym wskaźnikiem, który nam pozwala ocenić to, co się dzieje w gospodarce. Przynajmniej w Polsce. Tyle. Dobrze. O zapasach. Inflacja ponownie w celu. Inflacja 2,6%, czyli powyżej celu. A nie, powyżej, to jednak, to 2,6, jednak nie. 2,6, powyżej. Czyli mamy inflację cały czas powyżej celu inflacyjnego, ale minimalnie. Tak minimalnie, że właściwie nie ma tutaj większego problemu. Myślę, że jest na bardzo dobrym i optymalnym poziomie. Pytanie, co będzie w przyszłym roku. Jeszcze do niedawna wiele prognoz wskazywało, że ta inflacja będzie przyspieszała, bo widać było reakcję cen, szczególnie usług na rosnące płace i tak dalej. Ale teraz przy tym spowolnieniu gospodarczym, które obserwujemy i w Polsce, i na świecie, plus biorąc pod uwagę informacje o tym, że ceny energii dla gospodarstw domowych będą chyba jednak zamrożone cały czas, no to wydaje się, że jednak ta fala inflacyjna w przyszłym roku będzie niższa od oczekiwań. Ja z pewnym zdziwieniem obserwowałem na pewno będziemy podczas różnych zapowiedzi wprowadzenia podatków dla sieci hipermarketów, bo pojawiły się takie i żeśmy o tym zresztą mówili, że w sytuacji fiskalnej, którą ma rząd i przy obowiązywaniu reguły wydatkowej, że będzie poszukiwanie różnych dodatkowych źródeł. Jedną z narracji, które uprawiali przedstawiciele tych dużych sieci, było to, że teraz jest taka szalejąca drożyzna i że jak ten podatek wprowadzą, to te ceny będą jeszcze wyższe. Uważam, że jest to dość bałamutne stwierdzenie, zważywszy na to, na jakim poziomie znajduje się inflacja. Ale podatek handlowy chyba jest odłożony. Jest odłożony, natomiast... Znaczy, ad calendas Graecas. Ja tylko przywołuję wypowiedzi, które mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej, sugerujące, że jest jakoś super drogo i że te ceny jakoś szaleją. A nie szaleją? Wcale tak nie jest. Nie szaleją? To ci... No kurczę, tak, 2,6%. No niesamowite. Znaczy, moim zdaniem zawsze dyskusja o tym, czy inflacja, czy ceny szaleją, czy nie, jest subiektywna. No, ktoś może uważać, że mu ceny szaleją i jakby no, nie przekonasz go. Może ceny towarów, które on kupuje, akurat szaleją. No ale to jest tak jak czy jest zimno, czy ciepło. No, właśnie. Można również naśmiewać się z tych, którzy twierdzą, że minus 3, czy tam ileś, tak jak było w weekend, To są już arktyczne mrozy. No nie, ale tak. To jest początek grudnia i wszystko zależy po prostu jest zimno. Punktu widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak. I grubości kurtki. Wydaje mi się, że jakby wartościowanie wysokości inflacji jest bardzo trudne. Lepiej po prostu ocenić, czy ona
co ona nam mówi o gospodarce, to raz, i czy jest na optymalnym poziomie, czy nie. No, dobrze. Mamy na pewno na optymalnym poziomie inflację. Spożycie. Nie. Wszystko, co o gospodarce, no nie. Nie. Mówiłeś tak. W sensie mówię o PKB. Inwestycje. Nie. No i chyba tyle. Czy PKB jeszcze dostaje jedną piłkę? Natomiast inflacja, okej. Okay. Tak. Dobrze. No i mamy jeszcze Jedna ciekawa rzecz. Przemysłu. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo do tej pory mówiliśmy o gospodarce w kategoriach głównie danych kwartalnych, PKB, spożycie i tak dalej, bo nam schodziły dane w ostatnich dniach. A jeszcze jedno ciekawe zjawisko wyłapać można w danych o koniunkturze. No bo pytanie, co dalej z gospodarką? My patrzyliśmy na dane o PKB już, czyli na coś, co już minęło. Tak, już to ten trzeci kwartał już mamy dawno, dawno za nami. Teraz pytanie, co w tym kwartale, co w przyszłym roku. Jednym z takich wskaźników, które pozwalają ocenić, co się dzieje dziś, a nie co się działo kiedyś, albo co się dzieje teraz generalnie w pobliżu punktu czasowego, w którym jesteśmy, są indeksy koniunktury. I te indeksy koniunktury, na przykład dla przetwórstwa przemysłowego, pokazują, jak bardzo mamy niepewne czasy, niepewny moment. Bo one się, zwykle te indeksy koniunktury były blisko siebie. Indeksy koniunktury powstają na podstawie ankiet wśród firm. Te instytucje, które publikują te indeksy, pytają menadżerów z różnych działów, czy uważają, że koniunktura jest dobra, zła, czy się poprawia, czy słabnie i tak dalej, o różne aspekty działalności gospodarczej, później spinają te wyniki w jeden indeks i publikują. I zwykle te indeksy różne są blisko siebie. No bo jeżeli zrobisz duży, reprezentatywny sondaż, to wyniki są blisko siebie, tak jak często wyniki sondaży dotyczących wyborów są blisko siebie, choć nie zawsze. A teraz nam się jeżeli możemy pokazać, te indeksy koniunktury bardzo rozjechały. One już właściwie od jakiegoś czasu się rozjechały, zobacz, za całe właściwie od 2018 roku, ale nawet jak spojrzymy na ostatni miesiąc, zobacz na linię pomarańczową i granatową, to jest indeks koniunktury GUS granatowy i Komisji Europejskiej pomarańczowy. Ta różnica między tym wskaźnikiem pomarańczowym a niebieskim tutaj jest najgłębsza co najmniej od początku tej dekady. To znaczy indeks koniunktury GUS wskazuje, że przemysł wchodzi w recesję, natomiast indeks koniunktury Komisji Europejskiej wskazuje, że przemysł wprawdzie zwalnia, ale jednak rośnie solidnie i powyżej trendu historycznego, powyżej średniej historycznej. Co nam to mówi? A PMI w ogóle pokazuje głęboką recesję w przemyśle, w skali największej od wielkiego kryzysu finansowego. Co nam to wszystko mówi? Moim zdaniem pokazuje to, jak sprzeczne są sygnały i impulsy, które napływają do sektora przemysłowego. Moim zdaniem mamy do czynienia z sytuacją, w której pogorszenie w przemyśle jest skoncentrowane w kilku branżach najbardziej i te branże bardzo mocno to odczuwają i one jakby negatywnie opisują to, co się dzieje w gospodarce i to na pewno jest branża automotive na przykład, przynajmniej niektóre jej segmenty, branża producentów, nie wiem, wyrobów metalowych, takich bardziej tych segmentów przemysłu, które są związane z popytem inwestycyjnym. Natomiast te segmenty przemysłu, które są związane z popytem konsumpcyjnym, trzymają się lepiej i oni może nie odczuwają tej dekoniunktury. Tak? I teraz ci, którzy publikują te indeksy koniunktury, w zależności od tego, czy swój panel badawczy mają przeważony w jakąś branżę nadmiernie, osiągają różne wyniki. Więc jest duża niepewność. Niektóre sygnały są dobre, niektóre sygnały są bardzo złe, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość przemysłu, a przemysł jest takim driverem cyklu w gospodarce, więc to ma też wpływ na całą gospodarkę. No to też jest taki test dla tych wskaźników, jeżeli chodzi o ich wiarygodność, bo łatwo się prognozuje, kiedy czasy są spokojne, ale siła prognoz jest wtedy, kiedy można wysnuć coś wtedy, kiedy właśnie jest duża niepewność. I jeszcze tutaj ciekawe dane dotyczące w ogóle dynamiki handlu światowego. Latem wydawało się, że te zamieszanie związane z wojną handlową powoli mija i handel będzie odbijał, ale nic z tego. Dane za wrzesień pokazały, że recesja w światowym handlu się pogłębiła. Tutaj mamy realną dynamikę handlu międzynarodowego. Więc mamy cały czas recesję w handlu międzynarodowym i to jest ten czynnik, który pcha też naszą gospodarkę w dół, w sensie dynamikę PKB. Ale zobacz, to co na co bym zwrócił uwagę tutaj na tym wykresie, to jak się rozjechał indeks produkcji i indeks handlu. Widzisz, produkcja przemysłowa rośnie na świecie. I nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby produkcja rosła wyraźnie szybciej niż handel międzynarodowy, jak się spojrzysz na te dane. Także to jest ciekawe. To pokazuje też jakieś ciekawe nowe zjawisko. Epizod gdzieś w okolicach 2014 roku, ale krótko trwały dosyć. No ale krótko trwały i nie tak głębokie jak teraz. Tak jest. Nie było w tych danych, które tu widzimy, takiego rozjazdu między dynamiką produkcji przemysłowej a dynamiką handlu międzynarodowego na korzyść produkcji. To jest ciekawe, no bo ja bym rozumiał, że dynamika produkcji jest niższa niż handlu. To znaczy
część powiedzmy, jest intensywniejsza wymiana handlowa niż aktywność produkcyjna. Ale na odwrót, nie, no właściwie to też można wytłumaczyć. Znaczy, że produkcja idzie w większym, można to wyjaśnić właściwie tak, że produkcja idzie w większym stopniu jest zaspokajana przez popyt krajowy w różnych krajach. Oczywiście, że tak. I nacjonalizacja. Co jest spójne z tym, że konsumpcja generalnie zapewnia przemysłowi jednak poduszkę bezpieczeństwa przed skutkami ograniczenia inwestycji na świecie. Mówiliśmy o tym przy okazji odcinka po forum ekonomicznym w Krynicy, gdzie pojawiła się taka hipoteza właśnie, że w przypadku światowego spowolnienia i takiego negatywnego klimatu wokół handlu, kraje będą koncentrowały się na rynkach wewnętrznych albo właśnie na jakichś takich regionalnych kooperacjach, hubach i tak dalej. To może rzeczywiście to sugerować. A ja jeszcze mam taką zagadkę. Masz jeszcze pytanie, czy, dlaczego to akurat holenderski urząd statystyczny publikuje te dane? Bo to są dane holenderskiego... Dobre pytanie. Holenderskiego GUS-u. Może dlatego, że Holendrzy zawsze czuli się jako kraj morskich wilków, jakby związani z handlem międzynarodowym, nie wiem. Czyli kompania wschodnioindyjska w wersji statystycznej. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, życzymy udanego, no i mimo wszystko jednak wesołego tygodnia, mimo tych wszystkich negatywnych rzeczy. Neutralne piłki chyba za handel, a za przemysł? Moim zdaniem tu minus na handel, plus na przemysł, bo ten przemysł trochę odbił. Więc jedna taka. Dobrze, to tak zróbmy, czyli ostateczny wynik mamy 4-3 na rzecz alertów. Jest to spójne z mniej więcej tym, co zapowiadaliśmy. Bardzo dziękujemy raz jeszcze za dzisiaj i zapraszamy za tydzień o godzinie 10.30 w poniedziałek. Widzimy się w Wartościach Dodanych. Dziękuję bardzo.